Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film, dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Rambo Ostatnia Krew? Film rozpoczyna się 40 sekundami logotypów. Lubię to. Rewelacyjne CGI, trochę jak z jakiegoś przerywnika filmowego z gierki. Zaraz, przecież to ujęcie jest sztucznie przyspieszone, nie wierzę. Rozumiem przyspieszanie scen akcji, żeby wydawało się, że ciosy są zadawane szybciej, ale przyspieszanie wspinania się do góry, aby burza wydawała się bardziej gwałtowna? Tego jeszcze nie grali. Przed chwilą widzieliśmy takie sceny, a gdy pojawia się Rambo, to nagle jest spokojnie i bez pośpiechu przemieszcza się na koniu. Ktoś zakręcił kurki z wodą? Chwila, to oni mogą się poruszać i nie są ranni? To dlaczego stali w miejscu zamiast stąd uciekać? Patrząc na tę całą scenę, to raczej Rambo Ostatnie Podtopienie, a nie Rambo Ostatnia Krew. Gdy kamera wykonuje panoramę po rekwizytach na ścianie, zaraz pod nożem widzimy kawałek płótna i zdjęcie. Tymczasem zaraz po cięciu, na szerszym planie, te rzeczy znikają i na ich miejscu pojawia się zdjęcie w ramce. Czy Rambo żywi się teraz głównie kawą? W każdej scenie, w której wchodzi do kuchni, dostaje kubek kawy. Tak sobie myślę, że jeśli ktoś cierpi na traumę wojenną, to raczej nie powinien mieszkać w długich, krętych tunelach. Pomijam już fakt istnienia tego wszystkiego. Rambo wykopał tunele, zbudował pomieszczenia mieszkalne, ba, nawet posiada tutaj kuźnię. To wszystko wygląda na idealnie przygotowane w razie jakiegoś ataku. Ataku. Rambo nikogo do tych tuneli nie wpuszcza, ale nagle stwierdził, że fajnie będzie tam zaprosić całą ekipę dzieciaków, którzy wszystko upublicznią w sieci. A skoro już przy tym jesteśmy, to ujęcie na tym telefonie jest zdecydowanie wklejone w postprodukcji. To, co pokazuje telefon, nie zgadza się z ruchem dziewczyny, która go niesie. Nagle dowiedziała się, gdzie przebywa jej ojciec, a on myślał, że po jednej krótkiej wymianie zdań przekona ją, żeby nie jechała go szukać. Gdyby życie było takie proste. Uncle John! Sorry about everything earlier. Tak, w ogóle nie wygląda na to, że właśnie dziewczyna wam ucieka. Wszystko jest takie naturalne i swobodne. Widać, że scena realizowana w studiu. Gdyby dziewczyna tak kręciła kierownicą, samochód dawno skręciłby w bok, a nie jechał idealnie prosto. Cóż za subtelny product placement. Wyraźnie widać, jak w postprodukcji dodatkowo wyciemniana jest jego twarz, aby wyglądał na bardziej mrocznego i złego. Istnieje też opcja, że gdy się zbliża do dziewczyny, ekipa na planie zabiera trochę światła z jego twarzy. Prawdopodobnie obserwujemy tutaj jedno i drugie równocześnie. Jednak przez to, jak nieporadnie jest to zrobione, to trochę rzuca się w oczy. O, właśnie dowiedziałam się, że mój ojciec nigdy mnie nie chciał. Czas to uczcić chwilą zabawy w klubie. A tak naprawdę obserwujemy właśnie do bólu oklepaną scenę, w której bohater zostanie odurzony, aby łatwiej było go zmanipulować. Ten scenariusz bazuje na jednym wielkim klisze i nawet się z tym nie kryje. Nawet nie muszę do końca tych scen oglądać, aby wiedzieć, co się wydarzy. A nie mówiłem? Zagadka. Co powinien posiadać każdy szanujący się gangster? Willę z widokiem na całe miasto, whisky, cygaro i duży telewizor. Ciekawe, czy ma podpiętą jakąś konsolę. Rambo mu praktycznie wyjął żebro z ciała, a gość nadal dycha. Z czego oni robią tych Meksykańców? Czy oni wezwali tutaj połowę miasta? Serio, jeśli chcieliby go zlikwidować, raczej nie byłoby z tym problemu. A ten co tutaj robi? Do każdego obcego typa szwędającego się po ich terytorium wzywają samego szefa mafii? I'm gonna let you live. O, całe szczęście, już myślałem, że film się teraz skończy. No widzisz, nawet twój kumpel nie rozumie tego scenariusza. Zaraz, przecież on dobrze wie, gdzie są. Pokazał mu to ten typ, którego tak pokiereszował i który ciągle dychał z wystającym żebrem. Zresztą patrząc na ten oświetlony budynek, to raczej się z tym specjalnie nie kryją. Wcześniej zleciało się do niego pół dzielnicy, a teraz nikt go nie poznaje i od tak wpuszczają go do swojej siedziby. Serio? Oho, szykuje się taki Kevin sam w domu, tylko dla dorosłych. Jeśli Rambo tam wpadł i wszystkich powybijał, to nie mógł z marszu załatwić też tego gościa? Trochę by to sprawę uprościło. Chwila, skąd on niby wie, że Rambo jest sam? Prześwietlili jego dom czy co? Równie dobrze może się tam na nich czaić cała armia. Od kiedy zniszczenie jednego głośnika wyłącza całkowicie muzykę? Musiałby rozwalić odtwarzacz. Swoją drogą dość zabawne, że jedyną osobą, która nie wchodzi w pułapki, jest szef ich bandy. Jakie w ogóle jest tego prawdopodobieństwo? Kolejny wszystko wiedzący. Rambo ma jakiś podręczny zestaw kamer, żeby wiedzieć, że już wszystkich zlikwidował? A co jeśli na przykład zostawili kogoś na straży na zewnątrz? Karnych ptaków.